uderzyło mnie zdanie Wałęsy, które mnie niesłychanie oburzyło. Mianowicie Wałęsa powiedział coś takiego, taką myśl wyraził, że w demokracji to jest walka wszystkich przeciwko wszystkim. Znów, przepraszam bardzo, nie wie biedaczek historycznie chyba, że owszem, ale do tego, żeby się nie pozabijać, taka hobsowska wizja państwa, służy prawo. Więc on, który był prezydentem, który był kawałkiem polskiego establishmentu, nie rozumie, do czego służy armatura urządzeń państwowych, że służy właśnie do tego, żeby się ludzie nie pozabijali. Więc jeżeli powiada, że to dobrze, że demokracja jest walką wszystkich przeciwko wszystkim, to ja gorąco protestuję i Bogu dziękuję, że za czasów jego prezydentury inne składniki tej armatury państwowej nie dały mu pójść za głosem akurat tak rozumianej demokracji. I dlatego demokracja to jest rządy większości przy poszanowaniu zabezpieczonego prawem, przede wszystkim konstytucją, poziomu interesów mniejszości. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to oczywiście wymusza, to wpływa na poziom kompromisu. I dlatego na przykład, nie bądźmy naiwni, jeżeli rewolucjoniści różnych kierunków boją się importu nowinek z Zachodu, na przykład jeżeli chodzi o zgniły liberalizm, no to coś jest na rzeczy. Ponieważ u nas zawsze się liczy na to, że uda się coś oszukać, urwać, wymanipulować, no dlatego u nas to wszystko działa kiepsko. Ma pan taką przydługą odpowiedź na to, co to jest równość i co to jest równość w demokracji.